Czy wie pan, w jakiej sprawie pan został wezwany? Tak. Proszę powiedzieć, co panu jest wiadomo w tej sprawie. Czy pan akurat zajmował się ustaleniem tegorocznego planu łowieckiego? Tak, ja jestem łowczym od 10 lat i co roku ustalam roczne plany hodowlane dla naszego koła. Te plany są wytycznymi działalności gospodarczej, czyli podstawowej działalności naszego koła. Czyli to pan ustalił ilość konkretnych dzików, które można poddać i na które może być polowanie przeprowadzone? Czyli loko, deńce, tak, pozostałe i warklaki. To pan ustalał tą ilość? Ja samodzielnie nie ustalam. Ja mam wnoszę pewne propozycje w związku ze swoją wiedzą, co się dzieje w danym obwodzie łowieckim. Plany hodowlane są opiniowane przez władze administracyjne, czyli poszczególnych wójtów i burmistrzów, którzy zarządzają danym terenem, na którym polujemy. Następnie plan łowiecki jest opiniowany i zatwierdzany przez jednostkę nadrzędną, jakim jest Zarząd Okręgowy PZL. W tym przypadku dotyczy to... Zarząd Okręgowy PZL. W tym przypadku Zarząd Okręgowy w Siedlcach. Następnie plan ten przedstawia jednostce nadrzędnej, którą jest nadleśnictwo i tak naprawdę to nadleśniczy do spraw łowieckich jest władny zatwierdzić bądź nie dany plan łowiecki określonego koła, nie tylko mojego, do którego należę, ale tak się dzieje w całym kraju. Czy panu coś jest wiadomo o zarzutach sformułowanych wobec oskarżonego w tej sprawie, mianowicie dokonania tego odstrzału niezgodnie z wydanym upoważnieniem? Tak, ja wydałem zezwolenie panu Marianowi Kieślickiemu, takie jak każdemu z innych członków naszego koła. Wydaję te zezwolenia w oparciu o roczny plan hodowlany, mając baczenie właściwą realizację tego planu hodowlanego. Jeśli chodzi o gatunek dzik, ważna jest tutaj dobra gospodarka, właściwa zarówno pod względem struktury płciowej, jak i wiekowej. Poprzez te ostrzały doszło do narażenia koła na przekroczenie właśnie tego zatwierdzonego przez pana między innymi opracowanego planu łowieckiego? Ja ująłbym to jeszcze inaczej, mianowicie zezwolenie, które wydałem, nie przewidywało możliwości jakiejkolwiek pozyskania innych dzików niż odjeniec i cztery warklaki. Z tego co pamiętam, na tym zezwoleniu był jeszcze wypisany przeze mnie rogacz. Zezwolenie to było korzystne zarówno dla myśliwego otrzymującego to zezwolenie, jak i dla koła łowieckiego. Bowiem jako łowczy koła muszę stać na straży właściwej realizacji gospodarki łowieckiej na danym obwodzie łowieckim, to po pierwsze. No ale również muszę zapewnić może to źle zabrzmi, ale realizację pewnych ambicji myśliwych, no bo przyjemności jednak polowania, wykonywania polowania. I tutaj odstrzał, który wydałem, przewidywał pozyskanie odyńca. Więc dla każdego z nas myśliwych pozyskanie odyńca o pięknym orężu no, przysparza jedynie tylko chwały i, że tak powiem, pozostawia trwały ślad jako trofeum już do
no, na własność osobistą i pamiątkę. Natomiast te warflaki miały być pozyskiwane, ja wiem, że myśliwi będą się, każdy będzie się krzywdził, że to nie zaspokaja ich oczekiwań, strzelanie warflaków, natomiast tak jak wcześniej wspomniałem, jako Łowczykowa muszę dbać o interesy całości, a nie partykularnych interesów każdego z myśliwych. I interesem koła jest, w interesie koła leży no, jak najmniejsze wypłacanie odszkodowań, ponieważ jak wiemy, zwierzyna wolna w stanie wolnym jest własnością państwa. Natomiast za szkody przez nią wyrządzone państwo przerzuciło wszystkie uciążliwości na barki koła. Czyli my wypłacamy wszystkie odszkodowania rolnikom, jakie by ta zwierzyna wyrządziła na polu. Czy to będą uprawy kartofli, kukurydzy, czegokolwiek, za zwierzynę w stanie wolnym żyjącą wypłaca koło. Mówimy o zwierzynie łownej oczywiście. Natomiast dzik jest tym gatunkiem zwierzyny, który wyrządza dość spore straty w uprawach rolnych i koło ponosi bardzo duże ciężary z tego powodu. W związku z tym, teraz doprecyzowując, najwięcej szkód wyrządza locha z warflakami. Ponieważ w tym okresie lochy znajdują się w sezonie ochronnym, jedynie mogłem wypisać, oprócz odyńca, mogłem wypisać również tutaj kilka warflaków. I tak zrobiłem. Po to, żeby koło nasze, członkowie naszego koła pozyskiwali warflaki, no, które są źródłem dużych strat i obciążeń finansowych. A proszę mi powiedzieć, Pana zdaniem, jaką maksymalną wagę mogą osiągnąć warflaki? To zależy, w jakim, o jakim czasie mówimy. Dlatego, że jeśli bierzemy pod uwagę kwiecień, bo tak był pozyskiwany tu jeden dzik i maj, te dziki to są małe dziki. Odyniec zdecydowanie większy, bo to jest rząd 100 kg, powiedzmy. Natomiast wszystko zależy, nie można tak jednostronnie określić, że stąd dotąd, tak, po przekroczeniu pewnej granicy, będzie już miał taką wagę czy inną. Ważne jest, jak teren zapewnia, jaką bazę żerową zapewnia. Dla mnie ewidentny jest fakt, że dzik, który miał 40 parę kilogramów, bo tak się dowiedziałem z protokołu sporządzonego przez pana Mariana Kościckiego, tam był 38 dzik kilogramów po wypatroszeniu, pozyskany w kwietniu. I w 3 tygodnie później dzik 47 czy 48 kg pozyskany w początkach maja, to z pewnością nie był warflak. I każdy myśliwy, który choć trochę ma wiedzę i jeździ do lasu, a pan Kuścicki jest nie od dzisiaj myśliwym, doskonale sobie zdawał sprawę, musiał zdawać sobie sprawę, że pozyskuje zwierzynę, której nie mógł pozyskać, bo ostrzał, który otrzymał, nie przewidywał takiej możliwości. Chciałbym powiedzieć, że dziki te nie zostały
oddane do punktów skupu. Dziki te zostały wzięte na użytek własny i w związku z tym domniemywam, że głównym celem było pozyskanie strzelenia takiego dzika i zabranie go do siebie, było po prostu najzwyczajniej konstrukcja. I widocznie pan Kruścicki miał takie zapotrzebowanie, żeby zaopatrzyć swój dom w mięso, krótko mówiąc. Tusza dzika jest wyjątkowo tania. W związku z tym każdy z myśliwych bardzo chętnie ją weźmie na swój użytek, ponieważ tusza różnie w skupach, ale to kształtuje się mniej więcej około 3 do 4 zł. Dziękuję. Dziękuję. Pan oskarżony. Proszę świadka, czy to jest karalne wzięcie na użytek własny dzika? Tego nie neguję. Każdy może wziąć zwierzynę, jaką pozyskał legalnie na swój użytek. Ale podkreślam, legalnie. Czy pozyskanie tego dzika o wadze 47 kg. Trzeba podkreślić, że dzik 47 kg to jest bez patologów i narobów, które dają następne. To był dzik ponad 50 kg. To nie był wachlak, bo to jest fizycznie niemożliwe. Wachlak jest dzikiem, który zgodnie z rozporządzeniem z 22 września 2009 jest to dzik od narodzenia do liczony maksymalnie do 31 marca roku następnego. Czyli dzik urodzony w tym roku będzie wachlakiem do 31 marca przyszłego roku. Czyli jeśli ktoś decyduje się na oddanie strzału do dzika w kwietniu, no to musi sobie zdawać sprawę, że narusza prawo łowieckie. Nic sobie z tego nie robi. Po prostu było zapotrzebowanie na mięso i tak zostało to zrealizowane. Trzeba wziąć pod uwagę, że o pomyłce tu nie ma mowy, ponieważ ten incydent, podobny incydent, powtórzył się 3 tygodnie później. Identyczna sprawa. Zwierzyna, która nie była przewidziana w odstrzale, została pozyskana. To również nie ma prawa być warta, bo nie ma takich przyrostów. To jest po prostu niemożliwe. Proszę Łowczego, czy te dziki to były inny gatunek, jak tam strzela się dzisiaj inni koledzy? Ja chciałbym odpowiedzieć Wysoki Sądzie, że jako łowczy koła, jeszcze raz muszę z całą stanowczością podkreślić, ja mam dbać o interes całego koła, całej spółdzielni, a nie dbać o partykularne interesy poszczególnych myśliwych, bo każdy będzie dał prześcieradło w swoją stronę. Jest to naturalne. Natomiast moim obowiązkiem jest ochronić koło przed negatywnymi zjawiskami. I jeśli mówimy tutaj, że to był ten sam gatunek zwierzyny, tak, wachlak jest dzikiem. Natomiast nie tylko mnie, ale mnie jako łowczego obowiązuje przestrzeganie właściwego, zgodnego z rocznym planem łowieckim pozyskania dzika, zarówno jeśli co do struktury płci, jak i wieku. I o tym już mówiłem na wstępie. I to było naruszenie struktury wiekowej, bo czym innym jest wachlak, a czym innym jest jałmiec, czym innym jest wycinek i przelatek. I tego nie można tutaj mieszać, mówiąc, że to wszystko są dziki. Bo jeśli ja bym dzisiaj Państwu przedstawił plan hodowlany obowiązujący w tym roku,
to by się okazało, że mamy skrupulatnie podaną ilość, ile moje pole, i to samo dotyczy wszystkich tków w Polsce, jaką ilość może pozyskać od jeńców loch pozostałych dzików i warchlaków. I przekroczenie w jakimkolwiek punkcie planu hodowlanego skutkowałoby nieobliczalnymi konsekwencjami. Nie tylko dla myśliwego, który to robi, ale również dla łowczego, który akceptuje takie działanie. No na to to nie mogę sobie niestety pozwolić. Już? Mamy następne pytanie, proszę tutaj nie zadać. Więc chcę Waszego Sądu zapytać kolegę łowczego o te plany łowieckie, które także komu tutaj pilnuje i ale przekazuje. Czy to jest związane bezpośrednio? Tak, tak. Więc jeszcze raz przeczytam. Zaplanował łowczy 56 dzików, 4 loki, 5 obinicy, pozostałych 19, 28 warchlaków. Czy pamięta łowczy, jaki plan wykonania wykonał w tamtym roku? Gdzie jest ten rok sporny, to ja strzelam. W tej chwili nie odpowiem na to pytanie, ponieważ mamy jeszcze inny odwód łowiecki i trudno, żebym pamiętał, ile lisów żeśmy strzelili, ile warchlaków, ile warchlaków, ile kur i kaczek na każdym obwodzie. Panu chodzi o wykonanie planu rocznego, tak? Tak, tak. Więc mamy plan i wykonanie. Pan powiedział, że nie pamięta. Nie pamięta, ja powiem Wysokiemu Sądowi. Strzelono na 56 wykonanych planów, strzelono 20 dzików. To nawet nie jest 50%. W tym roku żadnej. Strzelono 3 obnice, 4. Pozostałe strzelono 11, a było 19. A warchlaków strzelono tylko 6, w tym jest temu 1. Więc jak możemy mówić o jakiejś gospodarce łowieckiej, kiedy warchlaków w ogóle nie strzela? Tak? Proszę ograniczyć się tylko i wyłącznie na zarzuty. Dobrze, nie będę komentarzy. Dobrze. Plan łowiecki nie jest przekroczony w żadnym stopniu. Mam teraz pytanie jeszcze do... Czy komentarz może pan łowczy? Jeśli mógłbym tutaj dwa zdania dopowiedzieć. Wydaje mi się, znaczy jestem pewien, że podstawową kwestią jest fakt, że ktoś z myśliwych decyduje się pozyskać zwierzynę, której nie ma wypisanej w odstrzale. Sprawą negatywną, ale jak gdyby wtórną jest tutaj sprawa przekroczenia planu hodowlanego. Natomiast pierwszym rzucającym się w oczy negatywnym zjawiskiem to jest pozyskanie zwierzyny, której nie mamy w odstrzale. Dlatego, że to świadczy, że myśliwego nie ma zahamowań. Jeśli ma chęć strzelenia, bo ma potrzebę sprowadzenia do domu mięsa, no to nie ma zahamowań, żeby mięso pozyskać. Dziękuję, to już wystarczy. Czy ma pan inne pytanie dotyczące zarzutu? Proszę mi powiedzieć, do którego miesiąca warchlaki pojawiają pokarm naturalny, to znaczy są swoją mamę. Do 6 miesiąca. A czy ja miałem strzelać te właśnie oseski? Jeszcze raz podkreślę. Warchlaki z lochami jak gdyby są tym zagrożeniem dla, to źle zacznę, ale jednak są zagrożeniem dla finansów koła, ponieważ one dokonują najwięcej spustoszeń w łowisku, najwięcej szkód. I jeśli popatrzymy na to nie z perspektywy myśliwego, który nie chce pozyskać warchlaka, który nie chce pozyskać na przykład kozy czy łani jelenia, bo to nie przynosi mu trofeum, tylko wolałby pozyskać byka jelenia czy rogacza. To jest jego indywidualna sprawa i
prywatny, że tak powiem, interes. Natomiast w interesie koła leży zapewnienie i w pewien sposób zgłoszenie czy wywarcie presji na myśliwych, tak żeby pozyskiwali zwierzynę zgodnie z interesem całości koła. Jeszcze przepraszam, jedną uwagę. Jeśli pan Kruścicki miałby zastrzeżenia co do odstrzału, jaki otrzymał, mógł się skontaktować z łowczym koła, bo każdy ma takie prawo, mógł zgłosić swoje wątpliwości co do chęci realizacji tego strzału. Tego nie zrobił, ponieważ widocznie uznał, że nie potrzebuje tego. Tak domniemywam. Poza tym po raz kolejny podkreślę, jeśli miał w odstrzale odyńca, mógł uzyskiwać odyńca. Coś jeszcze? Nawiązuję do łowczego. Ja chciałem się z kolegą łowczym skontaktować. Kolega nie odbierał pewnie telefonów, nie odbierał maili. I zwróciłem się do prezesa koła, żeby wpłynął na łowczego. Więc mogę złożyć wyspieniu sądowi, co dostałem w komunikacie. Mogę odczytać to, to jest krótko. Proszę pana, to już nie ma... Ale to jest ważne, że to są dlatego, że nie mam co w lodówce jeść. Proszę tak pana, proszę nie dyskutować z sądem. Proszę. Pana proszę, żeby pan zadawał jedynie pytania ściśle związane z zarzutem. Dlaczego nie odbył kolega ode mnie telefonu? Bo chciałem to wyjaśnić. To jest nieprawda. Dzisiaj możemy różne rzeczy powiedzieć na siebie. Dobrze, dziękuję. Mnie wystarczy. Tak. Pan odpowiedział, że według pana to jest nieprawda. Czy ma pan pytanie związane z zarzutem? Nie mam, ale to ta pismo, które pisze, że pozbawią obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej prezes łowczego, to nie wpływa na to, że se ze mną... Nie, proszę sobie usiąść. Czy pan prokurator ma jeszcze pytanie? Dziękuję. Czy pan chce jeszcze coś dodać? Nie, dziękuję. Najważniejsze tutaj wnioski zostały powiedziane. Dobrze, dziękuję. Może pan opuścić. Dziękuję. Dobrze, przejdziemy teraz do rozpoznania wniosku złożonego przez pana oskarżonego, mianowicie dopuszczenie dowodu z opinii. Pan pierwotnie sformułował ten wniosek jako wniosek o powołanie momencie. Proszę nie przerywać sądowi. Pierwotnie pan sformułował wniosek o powołanie biegłego w zakresie łowiectwa i biologii zwierząt oraz zakresu matematyki na okoliczność precyzyjnego stwierdzenia znaczenia słowa gatunek, płeć i większa liczba. Następnie pan wskazał biegłego, to jest pana doktora Romana Steca. I to ostatnie wskazanie, które zreferowałam na wstępie dzisiejszej rozprawy, dotyczyło Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Czy chciał pan jeszcze doprecyzować ten wniosek? Myślę, że jeśli Wysoki Sąd ma wątpliwości i będzie musiał być powołany biegły, to najlepiej by było, jeśli by ten był przyrodniczy. Dlatego, że tutaj ten gatunek przyrodniczy. Dobrze. To wszystko, tak? Chciałem jeszcze tu parę rzeczy wyjaśnić na końcu. I w tym miejscu oskarżony dodatkowo wyjaśnia. Proszę. Chciałem złożyć okoliczność. To jest o planach pozyskania, że wartraki mogą być starsze. To jest jakiś dokument? To jest część jakiejś publikacji, tak, większej? Tak, zaświadczenie Polskiego Związku Łowieckiego o selekcji osobniczej populacji zwierząt łownych w Polsce o zasadach postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału. Coś jeszcze? Chciałem złożyć z Forum Łowieckiego, gdzie my myśliwi z całej Polski wymieniamy się i tu jest jaka waga wartraków przy tak dużej... Coś jeszcze? Tak. Jednocześnie wagi wartraków. I chciałem jeszcze złożyć opinię mojego koła, całego Lotkarz. A także opinię koła łowieckiego. Lot Wyseczka Haz w Siedlcach.
Chciałem jeszcze naszym takim czasopismem, że jest Łowiec Polski i tutaj myśmy jakby wymieniamy się poglądami i tutaj jest artykuł pana Soszyńskiego na temat rozrodu dzików i wagi dzików i warchlaków. Jest też, myśliwi pytają, mamy dział prawny w Polskim Związku Łowieckim, to jest odpowiedź pana mecenasa Macieja Grudzińskiego w podobnej sprawie, gdzie mówi o gatunku, a nie o... Jeszcze chciałem takie dwa zdania ustosunkować się do oskarżenia. Pan umożliwie wgląd do dokumentu, jeśli pan sobie życzy, to bardzo proszę. Proszę. Do aktu oskarżenia, że w akcie oskarżenia w karcie numer 25, w karcie numer 21 i w karcie numer 20 cały czas przejawia się to same stwierdzenie. Pozyskanie i wreszcie w posiadanie bez uprawnień w 21.04.2013, 12.05.2013 w Okresie Leśnym, w obrębie miejscowości Sinoręka, gmina Kołuszy, powiat Mińsk Mazowiecki, województwo mazowieckie przez ustaloną osobę zwierzyni innego gatunku, to jest warchlaka, niż wynikające z upoważnienia do wykonania polowania drewnianego nr 14384/13 wystawione przez koło łowieckie Kniela, które dotyczyło dzika warchlaka. Więc miałem upoważnienie do strzelenia warchlaka i które dotyczyło dzika warchlaka przez odstrzał broni myśliwskiej na szkodę Skarbu Państwa reprezentowanego przed nadleśnictwem. To jest czyn z artykułu 52 punkt 6 i artykułu 53 punkt 6. Jakimś trafem nie wiem, do domu przychodzili mi cały czas tak samo te dwa artykuły. W akcie oskarżenia ten artykuł zginął i zginął dzik warchlak. Chciałbym tutaj złożyć jeszcze też takie moje wyjaśnienia, które chciałbym tutaj wyjaśnić. Artykuł 52 punkt 6 prawa łowieckiego stanowi, że podmiotem przestępstwa jest zawsze myśliwy, który uzyskał zezwolenie na odstrzał. Ja to złożę. Danej zwierzyny łownej przewidzianej do pozyskania... Powolniej proszę, bo jeżeli pan pozwala jako dodatkowe wyjaśnienie, to pan pozwala nam który uzyskał... Zezwolenie na odstrzał danej zwierzyny łownej przewidzianej do pozyskania ustawionego przez dzierżawcę lub zarządcę wody łowieckiego, ale pozyskuje zwierzynę innego gatunku, innej płeci lub większej liczby niż przewiduje upoważnienie. Jeśli zatem miałem zezwolenie na odstrzał... Jeśli zatem miałem zezwolenie na odstrzał jednego dzika, a ostrzeliłbym dwa, to odpowiadam za artykułu 52, paragraf 6 prawa łowieckiego. Podmiotowym warunkiem odpowiedzialności karnej jest umyślność. Porównanie artykułu 8 kodeksu karnego. Należy także zauważyć, że porównany przepis nie penalizuje wszystkich stanów faktycznych, które mogą się zdarzyć w czasie wykonania polowania. Momencik, bo my nie zdążymy tak szybko zaprotokować, proszę pana. Także proszę jeszcze raz o sformułowanie, warunkiem jest umyślność. Porównanie artykułu 8 kodeksu karnego. Należy także zauważyć, że porównywany przepis nie penalizuje wszystkich stanów faktycznych, które mogą się zdarzyć w czasie wykonywania polowania. Należy pamiętać, że w przypadku pozyskania łopy, a w zezwoleniu miałem do rozstrzelenia łowieństwa, to w moim zachowaniu nie ma umyślności działania i może zaistnieć pomyłka, szczególnie na polowaniach nocnych. W odniesieniu do takich polowań, na przykład jelenie, nie może być pomyłki. Na jelenie można bowiem polować godzinę przed zachodem słońca i godzinę przed jego wschodem, zgodnie z przepisami rozporządzenia o warunkach wykonywania polowania. Ja rozumiem, ale czy... Jeżeli ustrzeliłem... Może pan jednak się skupił na akurat przedmiocie tej sprawy, ponieważ jest... kwestia, jak należy polować na jelenie, nie stanowi akurat kwestii objętej aktem oskarżenia.
jest ważne, bo ja tu dalej wyjaśnię. No ale to proszę się ograniczyć do kwestii... Proszę mi do sądu. Ja miałem rogacza do strzelenia w tym upoważnieniu. Jeśli strzelę rogacza większego, ale po większych kierowcach, ale selekcyjnego, odpowiadam tylko i wyłącznie przed naszym Związkiem Łowieckim, dostaję jeden czerwony. Lub niebieski. I nie podpadam pod artykuł 52, paragraf 6. Więc uważam, że nie popełniłem żadnego czynu. Strzeliłem dzika zgodnie z gatunkiem. Jeśli rozpatrujemy paragraf 52, punkt 6, dzik jest zawsze dzikiem. I każdy biegnik to określił. I nie możemy dzisiaj mówić, że dzik 47 kilo nie jest dzikiem. Warchlakiem. Dlatego, że przy tej bazie żelowej, która teraz występuje w Polsce, gdzie dziki zjadły za 80 tysięcy szkody w Sinolęce, z czegoś musiały urosnąć. Dziękuję. Nie mam więcej. Czy pan prokurator ma dalsze wnioski dowodowe? I też poproszę, będzie stanowisko w przedmiocie wniosku o wywołanie opinii biegłego. Ja w sądzie do tego wniosku się przyłączam, wywołanie opinii biegłego z zakresu łowiectwa. Natomiast co do drugiego z zakresu matematyki, odnoszę oddalenie tego wniosku. Ten dowód w sądzie nie będzie przydatny w tej sprawie do ustalenia okoliczności tego, czy mamy do czynienia z gatunkiem dzika w rozumieniu ustawy, czy gatunkiem warchlaka. Także ja w sądzie wnoszę o oddalenie tego wniosku dowodowego, a do tego wniosku pierwszego przyłączam się. Zakład sąd postanowił na podstawie artykułu 193, paragraf 1 i 194 Kodeksu Postępowania Karnego dopuścić dowód w pisemnej opinii biegłego z zakresu łowiectwa Jana Bryla z listy Sądu Okręgowego w Łodzi, który na podstawie akt sprawy wypowie się w następującej kwestii. Chciałem to złożyć jeszcze. W tym miejscu to już odnotujemy. Za chwileczkę tam składam kolejną kopię jakiegoś pisma. Dobrze, skończyliśmy. Wypowie się w następującej kwestii. Czy oskarżony wykonując do dnia 21 kwietnia 2013 roku oraz 12 maja 2013 roku polowanie pozyskał zwierzynę przewidzianą w wydanym mu upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego numer 14/384 /13. Czy też doszło do naruszenia w zakresie wydanego upoważnienia co do gatunku, płci bądź liczby? Następna kwestia. Jaką maksymalną wagę mogą osiągnąć warchlaki i jakie są widoczne cechy rozróżniające warchlaka od dzika mającego powyżej 1 roku życia? W pozostałym zakresie wniosek złożony przez oskarżonego oddał, uznając za wystarczające odniesienie się przez biegłego do powyższych kwestii. Termin wydania opinii zakreślić na 3 tygodnie i zarządzenie akta przesłać niezwłocznie biegłemu celem wydania opinii. Dobrze. Jeżeli strony by chciały, aby były zadane jakieś dodatkowe pytania biegłemu, można w tym momencie je zgłosić, bądź też w niedługim czasie od rozprawy, tak żeby sąd
ewentualnie mógł te dalsze pytania biegłemu dosłać, o ile oczywiście uwzględni wniosek o rozszerzenie o powyższe kwestie, które mogą być objęte tymi pismami, tej opinii, co do której dowód w dniu dzisiejszym dopuściłem. I z uwagi na dopuszczenie dowodu, o którym mowa, sąd postanowił rozprawę odroczyć i w tym miejscu wskażę na jej termin. Będzie to 14 listopada, godzina 10.30, sala numer 9. Powtarzam, 14 listopada, 10.30, sala numer 9. Oskarżony o terminie zawiadomiony stawi się bez odrębnego wezwania. Prokuraturę zawiadomić wokandą. O terminie zawiadomić wojewodę Mazowieckiego, bo tutaj w międzyczasie nadesłało nadleśnictwo mi pismo, które wskazuje, iż o takiej sprawie w zasadzie powinien być zawiadomiony wojewoda Mazowiecki, albowiem postępowanie dotyczy obwodu łowieckiego zakwalifikowanego jako polny i tutaj reprezentującą osobą Skarb Państwa jest w takim przypadku wojewoda Mazowiecki, a nie jak zostało to wskazane przez oskarżyciela. Natomiast w ocenie sądu wystarczająca będzie, jeżeli zawiadomiony zostanie wojewoda o najbliższym terminie rozprawy, który zgłosił jakiekolwiek uwagi co do tego, że postępowanie toczyło się bez zawiadomienia tej instytucji, tylko oczywiście takiej, jaka była zawnioskowana w akcie oskarżenia, to sąd rozpozna i podejmie decyzję w przypadku, gdy takie pismo z takim stanowiskiem nadejdzie. W tym momencie będziemy czekali na opinię biegłego. Jeżeli biegły będzie wnosił o przedłużenie terminu do wydania opinii, sąd na posiedzeniu niejawnym podejmie decyzję w tym zakresie. I ja bym poprosiła, żeby pan wyłączył kamerę, bo teraz chciałam.